No hello, tutaj Purpose, słuchajcie, witam w Runes of Magic. Dzisiaj fajna rzecz, właśnie. Dzisiaj przejdziemy się zaraz do auli gildii, żeby sprawdzić, ile kosztuje założenie gildii. No i na pewno kosztuje runy gildii, które właśnie aż podpowiedziały, że idź, tak, zrób to, to jest to trzeba dzisiaj zrobić. Więc dzisiaj właśnie... pozdrowienia dla Natalii i Przemka, jakby co od Frotki. No to... na odcinku jesteś, to jak oglądają, to się dowiedzą. No dobra. Okej, okay. Tutaj jeszcze próbuję te dziki zgarnąć, bo jak wiecie, one są... dzikie te dziki są. A trzeba tego questa w końcu zrobić. Dobre. Przejdziemy się po pierwszą próbę założenia gildii, do której będę was przyjmował. Ale czy dzisiaj założymy? No raczej w to wątpię, bo tam z tego co pamiętam to trzeba mieć sporo pieniędzy. Chociaż no my tych pieniędzy trochę już tam, no pici kłaczek mamy uzbierane, 61 tysięcy, ale to chyba kosztowało dużo więcej. I kosztowało, z tego co pamiętam, też runy gildii, także no trochę to przypuszczalnie zajmie. I chyba, chociaż tego nie jestem pewien, trzeba mieć wyższy poziom. Naprawdę, nie pamiętam tego, to było już wiele lat temu, jak ja zakładałem i zakładałem ją tylko raz, tą gildię. Więc wiecie jak jest, nie? Dobra, mamy 40 aż tych. Skór dziko. Także trzeba będzie je w końcu poddawać. Znaczy sierści dzika. Czyli trzeba będzie skoczyć do Varanas. No tak czy siak trzeba skoczyć do Varanas, jeżeli chce zakładać tą gildię. Słuchajcie, nie pamiętam ile miejsc ma gildia, ale oczywiście pierwsze osoby, które tutaj no, zarejestrują się w grze i będą chciały się do mnie przyłączyć. Zaraz zobaczymy zresztą ile tych miejsc jest. Tak, tak. To on wiecznie tak straszy, ale... nie przejmowałbym się. To chętnie przyjmę do... Właśnie, muszę tutaj zarejestrować wreszcie punkt. Chcę tu zarejestrować mój punkt przywołania. Pięknie. I w tym momencie, jak już to kliknę, to mnie przeniesie do... No wiecie do czego. Tutaj właśnie teraz jest event, ten, o którym już wspominałem w ostatnim odcinku, ale jeszcze nie do końca wiem, na czym on polega. A wiecie co? Uratuj jakiegoś anioła. Zobaczymy, co ten event reprezentuje. Czy trzeba mieć wysoki poziom, bo czasami jest tak, że chodzi tylko i wyłącznie o jakieś tam skakanie i tak dalej, a czasami chodzi o wysoki poziom, żeby... Mhm. I co ja mam tu zrobić? Zanieś raport... No, nie to. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co mam tutaj zrobić. Pieczeń sobie muszę... Gdzieś wszedłem, ale co tu się dzieje, to jeszcze nie wiem. Mówię, no nie znam tego eventu kompletnie. Wow. Nie, to jest jakaś instancja i przypuszczam, że... nie można stwierdzić jakiejkolwiek reakcji tego fragmentu. Nie wiem w sumie, co tutaj się dzieje. Nie jesteś członkiem drużyny, samotne wyjście do krainy jest zbyt niebezpieczne. Aha, czyli to jednak jest no, taka instancja na wyższy poziom. Trudno się mówi, na razie tutaj nie pobędziemy specjalnie. Aha, jak stąd teraz wyjść? Gdzie ja jestem w ogóle na mapie? Gdzieś na instancji. 16 poziomowy nietoperz. No, to takie proste by nie było. Co jest? Zaraz się przywołamy z powrotem po prostu do punktu przywołania. Dobrze, że się przypisałem, bo... no bo nie poradziłbym sobie tutaj, coś czuję. Chociaż zobaczcie, instancja taka, na której można parę groszy zarobić.
Bo wypadają przedmioty trochę droższe. Aha, no my to my jesteśmy na tym. W opactwie. Tutaj. Dobra, przywołujemy się. Mam nadzieję, że tym razem nas przywoła tam obok Varanas, a nie w Logar, jak ostatnio było. Chociaż no, teraz już wyraźnie się przypisałem do punktu, tak? Także mam nadzieję, że wszystko będzie tip-top. No dobra, idziemy do... Jest. Idziemy do Auli Class. Tutaj to jest za dużo informacji naraz dla mnie, bo już mówię, nie wszystko pamiętam. Nie wszystko wiem. Runa Gildii, właśnie. Dobra, teraz tak. Aula Gildii w Varanas. Zobaczmy. A potem jeszcze mówię, skoczę sobie te questy dzienne oddać. 4 sztuki, to mi sporo poziomu powinno dodać. To jest w Dolnym Mieście Zachodnim. Dobra, ale Aula Gildii na razie. Spróbujemy założyć gildię. Panel administracyjny to nie. Tam się podchodziło. Tutaj jest właśnie, tutaj są tabele ogłoszeń, zarządca, dobra. Administrator zakładania gildii. Otworzenie gildii. By założyć gildię, musisz wnieść opłatę administracyjną w wysokości 100 tysięcy sztuk złota. Czy chcesz to zrobić? Nie. Ale tak naprawdę niewiele nam brakuje. No, no to fajnie, no bo już przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Potrzebne jest 100 tysięcy, czyli jeszcze 40 tysięcy, a potem trzeba wpłacać runy gildii już do, z tego co pamiętam, do tego, żeby ta gildia się rozwijała, żeby miała coraz wyższy poziom. Ale spokojnie, damy radę, coś z tym zrobimy. Ciekawe, czy od ciebie można bezpośrednio tego questa też wziąć. Nie można. Czyli trzeba latać do tablicy. Oby na tej tablicy było to zlecenie. Na razie to chyba usuniemy, bo to jest z tego festiwalu. 10 pradawnych, kto nie. Biżuteria, lek na zarazę, zakażanych zębów to nie. Wytarte to nie. Tak, to. No i proszę bardzo. Trochę bieganka będzie w tej weftę, ale przynajmniej oddamy, bo tej sierści mamy już sporo. Także no to też wpadnie kasa za to. Jak uzbieramy 100 tysięcy, to przyjmujemy do gildii, także już teraz zapraszam do linku w opisie, bo myślę, że już na następnym odcinku. Dla tych oczywiście, którzy zostali, bo bardzo niewiele wyświetleń ma Runes of Magic, ale myślę, że ci, którzy zostali, zarejestrują się i wejdą sobie tutaj do Roma i razem pogramy w gildii. Bo fajnie by było mieć taką trochę bardziej rozbudowaną tą gildię. Potem wejść do wojny gildii razem. No fajnie by było. Raz dziennie jest wojna gildii. Przypuszczam, że teraz biorąc pod uwagę, że jest mniej osób na Runes of Magic, to będzie też się łatwiej dostać na te wojny gildii. Bo kiedyś to była po prostu totalna tragedia tam się dostać. Naprawdę ciężko było. I słuchajcie, na wojnach gildii niskopoziomowe postacie też mają co robić, bo tam na przykład te wyższopoziomowe walczą z innymi postaciami wysokopoziomowymi, a te niskopoziomowe takie balony zbierają, zabijają i te balony też dają punkty, które są potrzebne. Aha, nie, już to już wszystko oddałem? Tak, już wszystko, no to w zasadzie to nie potrzeba mi, ale mogę go mieć, tego questa przy sobie. Jak najbardziej. Dobra, lecimy, słuchajcie, do bram Varanas i lecimy w górę. Mam nadzieję, że już powoli będziemy kończyć srebrne źródła i przejdziemy sobie na Dolinę Aslan, gdzie no tam się fajne, ciekawe rzeczy dzieją. Ja bardzo lubię Dolinę Aslan, tylko przeciągam, bo chciałbym jak najwyższy poziom mieć tutaj, wiecie, obok Varanas. Zanim przejdę na Dolinę Aslan, żeby było nam tam po prostu łatwiej. No ale zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj już powolutku te questy się... Znaczy no nie no,
Jest ich jeszcze sporo, tak? Ale mimo wszystko... Chociaż nie, jeszcze tutaj cały obóz Urchidonu, tam też troszeczkę czasu trwa. Dobra, to dzisiaj się może będziemy udawać właśnie w kierunku tego obozu z Urchidonu. Przy okazji tutaj... Aha, może tym razem się ten nagrobek pokaże, bo ostatnio go nie było. Po prostu mnie wkurza na mapie. Nie o to chodzi, żeby tam odzyskiwać expa z niego, bo i tak już nic nie odzyskam. Widzicie? Ja coś czuję, że zaraz odbieramy na jeszcze jednego tego questa. Zanim to cudowne, wybitne, wyborne mięso znajdziemy. Kamień? Naprawdę? Seriously, dude? O! A tu jest zmutowany wilk, zobaczcie, stąd też mamy coś pozbierać, także myślę, że warto to zrobić, skoro już tu jesteśmy. Naprawdę, naprawdę, sąsiedzie, w tym momencie musisz mi tu dubstep uskuteczniać. Ja sobie to przełożę. A tych zakazanych zębów już miałem kilka, zobaczcie. Tadam! To sobie poprzekładamy. To tutaj też w takim razie zapomniałem odłożyć. Dobra. Oj, tutaj mamy dużo tego do zabicia z tego co widzę. No to akurat się też to zrobi, bo tak jak mówiłem, chciałbym te questy tutaj skończyć. Dobrze, że to szybciutko idzie. Tych questów dziennych można zrobić tylko 10 dziennie, ale można też zrobić później sobie dokupić takie urządzonko, które resetuje. To dodaje, zwiększa możliwość zrobienia questów dziennych. Ja na razie ich nawet tych 10 dziennie nie robię, bo na tą chwilę, że tak powiem, jest to średnio opłacalne, ale w późniejszych etapach gry to są takie już questy dzienne, które dają naprawdę dużo expa. I no tam w pewnym momencie się już bardzo, 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 bardzo to opłaca. Szczególnie, że niektóre są dosłownie przyjdź, dotknij i wróć. Takie bardzo szybkie. I ich się trzaska codziennie po te 10 minimum. No chyba, że się później robi te dodatkowe. No pamiętam, że sporo też wydawałem diamentów na to właśnie, żeby te questy sobie dokupować. Bo to fajna sprawa była. No naprawdę, nic. Nic. No bezczelni, no. Nic nie zostawiają. Wyczyściliśmy już praktycznie całość. A te wilki coś, kurde, nie chcą zostawiać. Bo dziki jeszcze spoko, nie? Ale te wilki to tak, kurde, mają nas kompletnie w nosie. Na szczęście szybko się respią. Dobra, tutaj już mamy... Ile już w ogóle tych zębów mamy? 11. No widzicie, już mamy kolejnego questa dziennego do oddania. Także gdzieś tam to fajnie, że przy okazji się go robi. 3 złota tylko. O, ja i tak z many nie korzystam, więc... Dobra. Mamy. Diesient. Tutaj mamy dzika z tego, co jeszcze widzę. O, właśnie. A noż widelec to właśnie będzie ten dzik, który będzie miał wyborne mięso przy sobie. Jakiś, kurna, jestem szaman. Wróżka. Widzieliś to? Dobra, jeszcze tylko chcę pozbierać te sierści z czarnego dzika. No bo jak już tu jesteśmy, to... Opatrzcie, tu ważki mam zabijać. Dobrze, że przeszedłem ten kawałeczek, bo ważki też mam zabić. No czasami to się tak trafi, że dosłownie quest za questem i za quest odpowiada jeszcze do tego, czyli wiecie. Ja już na 100% wręcz zrobię sobie te questy poza odcinkami. W samym tutaj srebrnym źródle. Chodzi o to, że
nie chcę tego wam robić już na odcinkach. Przejdziemy do następnej lokacji, bo tutaj już jest po prostu nudno. A i myślę, że spokojnie sobie też dzięki temu wydropię itemy potrzebne, znaczy kasę potrzebną do założenia gildii. Gildię na pewno będę chciał założyć przy was na odcinku. Tylko jest jedna sprawa. Ja tym razem tej gildii nie nazwę jakoś Brodaci Purposa czy coś w tym stylu, tylko ja bardzo, bardzo was proszę, dajcie mi założyć nazwę taką, jak nazywała się ta gildia, która kiedyś coś znaczyła na tym serwerze, ale to było wiele lat temu już, więc nawet pewnie nikt tego nie pamięta. Chciałbym, żeby ta gildia nazywała się Kult Potępionych, czyli dokładnie tak, jak nazywała się tych wiele lat temu, jak tutaj jeszcze grałem. Chciałbym sobie przypomnieć, chciałbym wrócić do tamtych czasów. Także proszę, proszę was serdecznie, dajcie mi taką właśnie nazwę założyć. A ja myślę, że wielu ludzi też będzie zadowolonych, że nie jest to Brodaci Purposka czy coś w tym stylu, tylko jakaś taka nazwa już też fajniejsza. Zobaczcie, Yuri tam jest jeszcze, ale te czarne dziki, dobra, to później. Yuri. To jest Yuri, to jest podstępny Yuri, to jest właśnie ta postać. What the fuck, on ma 40 level, o masakra. Dobra, ale ja tam chciałbym pójść, bo tam jest Yuri. To ja tam lecę, ja ich ominę, bo to oni są z jakiegoś cichoj. Są z jakiegoś jak to się nazywa? Eventu, czy coś w tym stylu. Ale tam był Yuri, ja chcę go pokonać. Jakby mi się udało, to by było po prostu cudownie. Bo to jest ten, wiecie, ten... Bo tu jeszcze krucze pola są, ale nie. Najpierw się szło na Dolinę Aslan, dopiero później na krucze pola. Ja zapomniałem zupełnie o tych kruczych polach. No... Ale by było super, jakbym tego Yuriego... Szczególnie, że on jest nie zawsze dostępny, nie zawsze się pojawia, a tutaj patrzcie. Ale czat. Dobra, byłoby świetnie, jakbym go dorwał. Co prawda to jest taka postać, którą no... No nie jest łatwo, tak? Ale myślę, że dam mu radę, jak wrzucę sobie te... wszystkie skille. To powinno być nie najgorzej. Dam mu radę, mówię wam. Jeden na jeden nie powinno być większych problemów. Powinienem sobie w ogóle naprawić wreszcie sprzęcior, bo tutaj mi spadło właśnie, spadło o 20% wszystko. Jur jest. Ci są w sumie najgorsi. Ci... wiecie. Te właśnie jednostki z tego eventu jakiegoś. No bo nie wierzę, żeby nie z eventu stały... Nie podnoszę tego. Nie z eventu stały jednostki tak blisko Varanas. Dobra. Cyk. 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 I cyk. Siema, Yuri. Seriously? Seriously, dude? No dobra, no ale mamy zaliczonego questa. Nie był trudnym przeciwnikiem. Szkoda, bo kawia z niego wypadła. Kolejny raz szkoda, że nie mam przy sobie tego. No, odsuń się. Że nie mam przy sobie... tej. Pułapki. Bo fajnie byłoby mieć... małego Yuriego. Dobra, mamy sporo questów do oddania w tym momencie. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, no bo ich sporo zrobiliśmy w tym czasie. Ale fajnie, że tego Yuriego drwałem, no. Właśnie się teraz zastanawiam, czy iść oddawać questy, czy iść dalej przed siebie. Przejdziemy się do obozu z Urchidonu. Ile się da, tyle się da zrobić po drodze. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że to będzie troszeczkę dłuższy odcinek. I po drodze będę, wracając, będę zbierał questy, no i zobaczcie taką dróżką. A przy okazji będę robił
Tyle, ile się będzie dało. Cyjanek. Ciekawe, czy z szarżującego dzika też wypadają... Tak, jest. Sierści też wypadają. No to bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. Bo się przydadzą po drodze. Będę sobie szedł wzdłuż rzeki. Wiecie co, ja pamiętam, że ci z obozu z Urchidonu byli troszeczkę silniejsi, ale skoro ja w ten sposób pokonałem Juriego, to naprawdę nie powinno być większego problemu. Nie, nie będę podnosił takich runek jak Krzywda 1, bo to... Kiedyś się podnosiłem, ale no zdaję sobie sprawę już z tego, jakie w tym momencie runy można mieć w Runes of Magic, także gdzieś tam nie interesują mnie te najsłabsze. Dodatkowa misja. No, do oddania tutaj od razu. Świetnie. O, patrzcie, coś tutaj mamy. Pięknie, bo mamy... No, ze startu mamy praktycznie kolejnego kwestioka. O, mięso z ogona strusia, jakaś misja dzienna. Poza tym właśnie, te przedmioty do misji dziennych można sprzedawać. I tak, to myśmy to tak robili, że kupowaliśmy... Człowiek? What the fuck? Sprzedawaliśmy je, znaczy kupowaliśmy właśnie po 10 sztuk. I wtedy się szło po prostu cyk, 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 oddawało się 10 questów dziennie, a było od razu, wiecie, od cholery expa za to. Już nawet nie pamiętam, ale wiem, że były jakieś progi za te... to już dawno było, że te questy dawały jakąś tam największą możliwą liczbę expa. Misja dzienna, kolejna zresztą. Tutaj też zebrane questy, więc pewnie będę mógł je oddać zaraz tutaj obok. Dobra, przydałoby się chyba te misje dzienne odkładać tutaj. Zresztą nie tylko to. O kurczę, pieczone. Zobaczcie, nie jestem w stanie nawet wszystkiego poodkładać, bo tych questów jest pobranych tyle, że szok. No ale ile się da, tyle się da. Czego się nie da, to trudno. No i fajnie. Tak, przypuszczałem, że to będzie obok, ale to sobie wezmę, jak już będę wracał. A teraz jeszcze wybijam ich, żeby zgarnąć do questa tego dziennego, na misji dziennej, jak najwięcej przedmiotów. Nie wiem, ile ich tam mam w tym momencie, tych miąsów strusia. Gdzie je odłożyłem? 8. No to nie, no, przydałyby się jeszcze 2. Bo prawie na pewno będzie 11. O, proszę bardzo. Dobra, idziemy do obozu z Urchidonu. Patrz, ile questów po drodze do oddania. Będzie sporo expa. Urchidon to takie... Oh shit, oni mają 50 level. Oh shit. Nie chcę tu podejść, ale to jest też jakaś eventówka, zdecydowanie. Tajemniczy agent. Adele! Someone like you, oh, I wish nothing but the best for you too. O, ktoś wziął ślub. Ktoś się hajtał. Gratulacje! No. No bo z Urchidonu i nagle się zrobiło tak mrocznie. Ja pierniczę, ale fajnie to wygląda, jak taka lista, słuchajcie, questów do oddania. No właśnie. Tutaj mam ich do pozabijania. I oni kiedyś stanowili problem. Jak będzie dzisiaj? Nie, nie stanowią problemu. O, legendy Taburei, ale pięknie. To też się przyda zawsze.
O, to też się przyda. Ale fajnie, że nie stanowicie żadnego problemu. O, runę łączącą wezmę. No i proszę. Quest zrobiony. Te legendy Taboreio nie wyrzucają, więc też fajnie byłoby jak najwięcej ich pozabijać, bo może coś jeszcze wyrzucą. Ale dobra, idziemy oddać questa. Uczeń z Urkidonu. Uczeń z Urkidonu poskładany. Dzień dobry. Tak, nagrywam. Dobre. O. Nie, krzywdy jeden nie będę, bo to nie jest ta runa produkcyjna, tylko runa już taka, no wiecie, że niby... bo te runy łączące na przykład, czy runy mrozu, to są runy produkcyjne. A nie wiem dlaczego, kojarzy mi się, że runa łącząca jest taką pożądaną, czyli taką no, z tych droższych przypuszczalnie. Dziwna szkatułka. Pięknie. Dobra, co mam, ja mam teraz zrobić? Gdzie ja mam to oddać? Co ja mam z tym questem zrobić? No dobra, mniejsza. Wracamy się po prostu. O, jeszcze nie najgorzej nawet z moją... O, tutaj coś dziwna szkatuła. Czyli... A, muszę chyba zdobyć klucz. I który z nich będzie miał ten klucz? O, legendy Taborei zawsze na propsie. Zawsze z ponią. No. Klucz do szkatuły, tak też myślałem. No to jak już tu jesteśmy, to ją otworzymy. Bo tam jakiś fajny przedmiot był z tego co widziałem. A my rękawiczki mamy bardzo gówniane. Tak bardziej niż bardzo nawet. Także tego. Zawsze to do przodu z czymś, nie? Ale ten odcinek długi już, no sorry. Lubię Roma. Lubię Runes of Magic, bardzo lubię i będę w niego grał. Czy na wizji, czy nie. Co dostałem? Dziwna szkatuła misja. Dobra, no i mamy tutaj dwa od razu do oddania. Bardzo mnie to cieszy. I teraz idziemy drogą po prostu zbierania bogactw i expa. Ścieżką sprawiedliwości będziemy wracać, byle tylko nie zwychaczyć o tych takich przychlastów, tych takich z eventu na 50 poziomie, bo mogłoby nam to nieco ukrócić naszą ścieżkę. O, runa produkcyjna, chociaż pewnie zostawiałem ich sporo, bo jakoś te mi się tak nie rzucają w oczy. Rozpocząłem walkę i myślałem, że nie z tą ważką, a z kimś innym, dlatego tak się obejrzałem. Czy coś mnie w plecy tutaj nie uderzyło? Magiczna kawia. Magiczny kawior. Na razie mam dodaną jedną osobę. Ale spokojnie. Potem będziemy, jak już założę tą gildię, czyli od następnego odcinka, będziemy się zgłaszać w komentarzach, kogo mam zaprosić. Lecimy po oddanie questów, ale fajnie. Dobra, to mięso strusia, kurde, ja nie wiem gdzie ten quest dzienny jest, szczerze powiedziawszy. Obawiam się, że on... No ale nie ma nigdzie indziej tablic ogłoszeń, także chyba wszystkie są w Varanas. No to najwyżej to zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, bo już mam tych piór, ile mam ich? 9, no właśnie, przydałoby się... O, właśnie, tak. Tego, na to czekałem. A tych mięs, ile w tym momencie? Gdzie one były? Bo ja już znowu ich nie widzę. Mam zaćmienie. Widzi je ktoś? Zaraz. A tutaj są 15. Dobra, no to jeszcze sporo bym musiał ich zdobyć, żeby kolejne mieć. Także na razie sobie daruję. No i pięknie. Nic więcej nie masz dla mnie? Bardzo mnie to cieszy.
szczerze tak powiedziawszy, nagroda. I zobaczcie. To są w ogóle z zestawu. Ale czat. Ubranie. Skórzany. Poziom 21. No to jeszcze tak naprawdę niewiele brakuje, żeby... Co ty miałeś dla mnie? Zapiski możesz zdobyć następujące nagrody. Zaginęło 5 stron notatek badawczych. A, no to to. To normalne. Ach, te notatki, one wiecznie giną. Żeby pod taką górkę nie mogła podejść. No bez przesady. Dobra. Na 21 poziomie będę mógł założyć te rękawice. Z czego bardzo się będę cieszył. Wszystkie atrybuty plus 2. No i zawsze to wiecie, to jest z zestawu. No, siema. Daję jeszcze jedną. O, właśnie, sierść. Dzięki. I kolejny kościer do oddania. No ja nie, przeszkadzają mi tu w nagraniu. Przepraszam. Ej, no dobra. Idziemy oddać kościoka. Patrzcie, ile tutaj mam nabranych tych questów, ale ja już nawet nie wiem, gdzie się... Druga część tego zestawu. Dobra, i to co ja mam od razu z tym zrobić? Co? Jak to się nazywa ten quest? Bo już... nowiny... Dobre nowiny dla zagrody. Dobre nowiny dla zagrody, dobre nowiny... Dobre nowiny dla zagrody. Ukończone! Ale czat! Gdzie to się oddaje? Tutaj, pięknie. Od razu mam ze startu, słuchajcie. A tutaj wytarte buty, zmartwienie kucharza. Mięso z ogona strusia. Pięknie. Gdzie się oddaje tego questa? Varanas. Odnóża żuka, to nie. I teraz tak, biżuteria z ptasich piór. 12 ich potrzebuję, naprawdę? A mam 11, dobra, skoczę tam, bo aż bym się zdenerwował. Zakażone zęby też przyjmuję, bo też ich mam sporo. Ile? 11 na 10, no i pięknie. Przedawnych kamiennych płyt tego nie mam. Zobaczcie, ile questów dziennych przy okazji się udało zrobić. Ajajaj. A, widzicie, to był jakiś event. Te takie dziwne stworki. A co tutaj mam do oddania od razu? Ojej. Ja jestem gamon jednak. Nie zauważyłem tego. Kurde, szkoda, że nie mam tego jednego pióra, a mi się nie chce już po nie wracać strasznie. Nie, nie będę wracał. Jest 21 poziom. Pięknie. I teraz tak, ulepszenie. Ulepszenie. Tutaj na razie jeszcze mnie nic nie interesuje. Ulepszenie i ulepszenie. Dobra. A tutaj możemy już założyć na siebie to. No i niedługo będziemy mogli na siebie założyć jeszcze spodenki. One w zestawie już coś nam dadzą. A zawsze to lepiej mieć coś, wiecie, takiego unikatowego. Dwa fragmenty dają plus 10 wytrzymałości. No proszę. Jak miło. 33 minuty nagrania. Matko jedyno. No ale kiedy jak ja się w to wciągnę, to ja nie potrafię przestać. A chcę jak najwięcej wam na odcinku dać. Dobra, oczywiście skórzane. Strażnik zagrody Doriana. Dostaliśmy nowy tytuł, bo już wszystkie questy możliwe wykonane zostały właśnie w tym miejscu. No i ta postać też zaczyna wyglądać dzięki tym ciuchom, bo one są takie, wiecie, już te zestawy są zawsze trochę ładniejsze. Dobra, ja tylko już dzisiaj oddaję questy i koniec, bo to nie ma sensu, żebym coś więcej jeszcze na odcinku robił. I tam trzeba będzie sobie oczywiście też trochę poukładać przedmioty, bo na tą chwilę jest straszebny chaos i bałagan. Nie, tutaj już nie potrzebuję i nawet powiedziałbym więcej, bo nie, mam 10 na 10 tych sierści i więcej mi nie trzeba. Idę tylko oddać questa. W zasadzie to tych questów mam naprawdę dużo do poddawania.
Jeszcze mi brakuje jednej strony legendy Taborei. W sumie to musiałbym tych Zurchidończyków jeszcze tam poklepać. No dobra, to już sobie po odcinku skoczę tam do Zurchidonu, poklepię ich, zdobędę do końca. Kolejny, patrzcie, ten. Uderzenie Vantosa? Czy przypadkiem ten mój zestaw się właśnie tak nie nazywa? Nie. Bernok! Chytry Bernok. Błagam, niech tu będzie Bernok. Co to jest ten udziec? Przedmiot misji nie można... dobra, czekajcie jeszcze. Jednak jeszcze troszeczkę pogramy. Udźców srebrnych ogarów, dobra. I potem muszę je wstawić w jedno miejsce tam. Jak już będę ich miał 5. I przywołam tak, do tego ogniska, wtedy przywołam Bernoka. Jak zabiję Bernoka, to sobie zgarniemy przy okazji. No, ty będziesz może miał legendę Taborei, więc dlatego cię atakuję. Ileż mam? 4. To jeszcze jeden. A ty też umrzyj. Legendę Taborei? Nie, ale coś innego też, drugiego. Co przyda się do założenia gildii. Dobra, mamy 5. I teraz z tym trzeba skoczyć do tego ognicha. Jak już skoczymy do ognicha, to przywołamy Bernoka. Nie powinniśmy mieć z nim problemu. Jeżeli z Jurym nie było problemów, to z Bernokiem nie powinno być tym bardziej problemów. Gdzie ty jesteś? Spadaj, koleś. Aha, no mnie tak zaczęły masowo mnie zaatakować. To jest Bernok! Mhm, to zero problemu z nim. Zbyt sobie podszedłem do tego po prostu, wiecie, na luzie, ale zaraz tam zawrócę się i go spiorę porządnie. Osobienie po odrodzeniu, tak, 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 mam wszystkiego tam znacznie mniej. Ale zaraz mu wpierniczę. Z zaskoczenia mnie wziął po prostu, no. Nawet nie wiedziałem, który to jest. 30 sekund. No dobra. Trzeba wyczyścić sobie dookoła też. No nie mówcie mi tylko, że on zniknął w tym momencie. Ale numer. On zniknął. Od nowa muszę to pozbierać. Dobra, no to pozbieram to, bo tego chytrego Bernoka bym bardzo chciał zrobić. On jest w pożo w ogóle, nie? Więc fajnie by było. Cztery. No i zdecydowanie muszę sobie naprawić przedmioty, bo jak sobie naprawię przedmioty, to też... troszeczkę więcej tego będzie. 5, dobra. No i teraz tak. Teraz będzie quest. Muszę wziąć na pewno wszystkie te. Na pewno chcę wybić tych tutaj wokoło. I dobra, biorę to. Biorę to. Biorę to. Co zabrakło ci materiału? No przecież mam 5. Mhm, chyba ja muszę tego questa porzucić, z tego co pamiętam. Chytry Bernok, porzuć misję. Jest czas ją wziąć. No, zaakceptuj. Jak on już wyskoczy, to wezmę strzał esencji. Gdzie ty jesteś? Tam był, na górze. O, ja widzę, że ty jesteś taki lepszy, Kozi. Dobra,
Najpierw tych, co to się z nim razem pojawili, chciałbym wybić, bo to są przeszkadzacze tak zwane. No nie żartuj, że jak odszedłem za daleko, to on zniknął znowu. Łajeny. Nie, to nie chce mi się już kolejny raz tego robić. Dobra, to ja to chromolę. Samemu go po prostu nie zabiję. Widzę, że jest po prostu zbyt kozy jeszcze dla mnie. No się mówi trudno. I się żyje dalej. Trzeba czasami sobie darować. To może jak założymy gildię, doskoczymy na Bernoka. No. To dobry pomysł jest. 40-minutowy odcinek. Rzadko takie u mnie bywają, no ale dzisiaj mam jakoś tak zajawkę na granie w Roma. Także tego. Idę oddać quest. Ciekawe, czy dostanę zaraz obrońcę zagrody Pearstona. W ogóle to mógłbym sobie wgrać jakiś tytuł. Początkujący najlepszy asystent Katriny. Posłaniec ostatniej bitwy. Podoba mi się ta nazwa. Jestem posłaniec ostatniej bitwy Purposowa. A to co? Ale numer. Tu mamy... Mamy kolejnego tego. No, strażnik zagrody Pearstona. Tak też właśnie myślałem. A ty co masz? Aha, legendy Taborei. No tak. No więc tego. No mam kolejny z zestawu, tylko że zupełnie jakoś tym razem zupełnie innego zestawu. A czekajcie, a czy te buty? Aha! Dobra. To są dwa fragmenty. Ten zestaw jest zupełnie inny. Ten o. Tu o, o. No i pięknie. Także wolę jednak ten. No i on tak mówię, wygląda już w miarę nieźle. Przynajmniej zaczyna wyglądać. Ciekawe, gdzie jest cała reszta tych elementów. Fajnie by było je zdobyć. Tak. Także tego. Myślę, że do Dolnego Miasta Zachodniego to na pewno, bo tam musimy oddać te sierści dzika. A cała reszta tutaj. I trzeba będzie porządek zaraz zrobić tam w tych przedmiotach, ale to już poza odcinkiem na pewno. Pięknie. Dwa są we wschodnim. Jeden jest w auli. No, tam powiedzmy oko mądrości. Miasta wschodniego, Varanas. Pięknie. Ołki dołki. Gdzie tego kościora się oddaje? Tutaj chyba, tak. Pięknie. No i jeszcze jeden kościor jest tutaj do oddania. Legenda Taborei sobie pójdzie tutaj, te zaraz odłożę, wszystko będzie zorganizowane, ale to... Shiloh! Shiloh! Prawie jak Shiloh. No i tutaj jeszcze. To jest chyba Aula Oka Mądrości, jeżeli dobrze kojarzę, chociaż nie jest podpisana. I legendarny instruktor gotowania. No na razie nie, dzięki. Aula Oka Mądrości. Czy dobrze trafiłem? Czy dobrze pamiętałem? Tak, dobrze pamiętałem. Ja to jednak jestem koleś. Dobra, tego mogę się nauczyć w zasadzie. No i się nauczyłem. Jarandorze. Ty potworze. Popatrzcie, jakiś kolejny fajny Ankalon. Ankalon to już jest chyba z tego co kojarzę
już tam dalej. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie tego bardzo długiego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.